Cześć wam dzisiaj, ja jest Wizu Wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Prince of Persia. W dziwadle, nie lada dziwadle, bo zazwyczaj tego nie robimy, więc w serii pierwsza kawa dnia. Jest to seria, w której zajmuję się grami, które z jakiegoś powodu przykuły moją uwagę, zainteresowały mnie i zafrapowały. I tym razem jest to powód bardzo błahy i prozaiczny, czyli Prince of Persia to jest mój ulubiony Prince of Persia. Przejdziemy do tego dalej, nie uważam, żeby ta gra była Prince of Persia, ale z Prince of Persia dostępnych to jest mój ulubiony tytuł. Zaraz będę się bronił, bo widzę już te wyciągnięte noże w moim kierunku. Ale to, co tutaj mnie ściągnęło tak naprawdę, to jest skin dla Kai. Te arty, które powyciekały, te rzeczy, które do mnie dotarły, bardzo kojarzą mi się z tą grą, co prawda inne kolory, ale mniej lub bardziej ten klimat, ten vibe tego bohatera z tej części Prince of Persia to jest to, co ja widzę w tym skinie, który chciałbym zobaczyć. Mam nadzieję, że te leaky okażą się prawdziwe, bo będę mógł wtedy trochę więcej powiedzieć. Więc z czym się je Prince of Persia? Ten Prince of Persia 2008 oczywiście. Jest to gra, która wyszła w grudniu 2008 roku, więc parę ładnych lat na karku ma. Producentem jest Ubisoft Montreal, a wydawcą Ubisoft oczywiście. Na Steamie ma w większości pozytywne recenzje, ostatnich jest 27, ale wszystkich łącznie 2370, co nie jest dziwne, bo to jest gra, która swego czasu była relatywnie popularna, ale to był czas, zanim popularne też było robienie recenzji na Steamie, więc trochę minęło. Ma mniej recenzji niż człowiek by się spodziewał, zresztą jest na wielu sklepach, możecie ją dorwać na Gogu, no i oczywiście na Uplayu, skąd było nagranie, więc prawdopodobnie będziecie mieli link nie tylko do Steama, również do Uplaya. Na Epiku chyba nie ma, do Goga również bardzo zapraszam, nasza polska platforma growa, jakby ktoś chciał przygarnąć tytuł, to ja zawsze propsuję Goga. Kim i z czym mamy do czynienia? Gramy jako Prince, mniej lub bardziej nienazwany, z tym, że tym razem nie jesteśmy faktycznie księciem, za to jest księżniczka Elika, tu mamy z imienia, to jest prawdziwa księżniczka i zresztą tam jej koligacje rodzinne to są kłopoty, w które my się ładujemy i próbujemy się z nich wydostać, o tym powiemy za moment więcej, ale jeżeli chodzi o Prince'a, mi się bardzo vibe tej gry kojarzy, nie wiem dlaczego, z pierwszą Mumią, tą z Brendanem Fraserem i bardzo fajny film, uwielbiam, jeden z moich ulubionych filmów ever. Charakter głównego bohatera nawiązuje mi troszkę do O'Connella. Nie do końca uderza w tą samą mańkę, ale te postacie współdzielą pewne elementy zachowania, nie mimiki, czy bardziej ruchu ciała, bo tutaj mimika jest średnia, i charakteru na tyle, że widzę połączenie między tymi bohaterami, przez co znacznie przyjemniej mi się tym księciem Persji biega. Jeżeli chodzi o fabułę, to ładujemy się w nie lada kabałę. Dama w opresji, Elika, której próbujemy pomóc, zaraz się okazuje księżniczką, jej ojciec próbuje nas zabić, a potem zaraz próbuje zniszczyć cały świat i na ostatnią chwilę mamy możliwość odkręcić cały ten bajzel i bałagan, czyli powstrzymać pradawne zło, pradawnego złego boga przed wyjściem i no, zjedzeniem wszystkich naokoło, więc my jako książę Persji będziemy biegali i wykonywali różne puzelki, enwiro, zagadki, klepali się z przeciwnikami, a Elika będzie dodawała do nas troszkę szczypty magii i fajnego banteru do dialogów, żeby postacie mogły się trochę poszarpać i ożywić to, co się dzieje na ekranie, więc z mojej strony bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o grywalność, jest to mniej lub bardziej nawiązanie do tych Prince of Persia, które były wcześniej, z tym, że właśnie mamy dodatkową postać do gadania, to raz, a dwa, są elementy magii, co pomaga nam przy walkach, które są inaczej zrealizowane niż to, co ja pamiętam z poprzednich części Prince of Persia, aczkolwiek tu się mogę romnąć, bo w poprzedniej części grałem lata temu, od 2008 roku nie zagrałem w sumie chyba dłużej niż minutę w Prince of Persia jakiekolwiek inne niż to, co oznacza, że mogłem coś pokręcić. Grywalność moim zdaniem świetna, ja ten produkt kocham za to, co robią bohaterowie i za grywalność właśnie, bawię się w tym bardzo dobrze, z tym, że jednocześnie wiem, że to jest produkt, który nie każdemu podszedł, przynajmniej nie wtedy, kiedy wychodził. Teraz z perspektywy czasu na to mam wrażenie, że patrzy się troszkę inaczej. Strefa wideo, jak na tamte czasy, jest dobra, poszli mocno w komiksową grafikę, jest ten cel shading pseudo, nie do końca. Działa to dobrze, mi się to podoba, grafika się dzięki temu nie starzeje aż tak bardzo, jakby mogła, więc z mojej perspektywy strefa wideo bardzo na tak. To, co się zestarzało, to animacje wielu rzeczy w menu, UI, jak jesteśmy w samym menu, to są te piękne animacje jakichś takich magicznych światełek, które są, nie wiem, w rozdzielczości 320x240 rozpikselowane w kosmos i mają 10 klatek animacji na sekundę, także to żabkuje wjeżdżając na ekran. Jak grałem w to oryginalnie w 2008 roku, to myślałem, że mam za słabego kompa, żeby uciągnąć tak piękną animację, ale po wbiciu gra, sama gra działa całkiem nieźle, co oznacza, że te menu animacje były zrąbane od samego początku i właściwie były słabe jak
jak na tamte czasy. No ale nie będziemy patrzyli na animacje w menu, tylko na bohaterów podczas rozgrywki. Jeżeli chodzi o strefę audio, jest równie dobra, jak nie lepsza od strefy wideo. Wydaje mi się, że jeszcze wolniej się zestarzała. Muzyka w ogóle się wolno starzeje. Jeżeli jest dobra, to jest dobra. Jeżeli jest zła, to jest zła. Po prostu. Tutaj jest bardzo dobra. Co więcej, wszystkie dźwięki potworów, walki, szczękania mieczem, bronią, czarów, magii, jak najbardziej tak, głosy postaci również tak, ja jestem po prostu na tak. Ja daję okejkę, w tej kwestii daję okejkę zarówno wideo, jak i audio. To, co jest problematyczne, to są kontrowersje, jakie były naokoło. Ta gra w ogóle nie powinna się nazywać Prince of Persia. To jest ten sam motyw, który macie przy Assassin's Creedach. Ludzie, którzy wychowywali się na Assassin's Creedach albo grali w nie od samego początku, od pierwszej części, twierdzą, że w pewnym momencie Assassin's Creedy przestały być Assassin's Creedami. To stał się RPG ze skinem Assassin's Creeda, gdzie klepiemy się z przeciwnikiem i klepiemy, a nie zakradamy się i one-hitujemy wrogów, wykonując misternie ułożony plan, żeby dojść i załatwić głównego złego, którego na tą misję mamy załatwić, a potem wycofać się w cieniach niezauważonym. Tak było z Assassin's Creedem i tutaj jest podobnie. Ta gra przypomina troszkę gameplayowo Prince of Persia. Ta gra klimatem uderza w tę samą mańkę, więc rozumiem, dlaczego chcieli sięgnąć po tytuł, ale to nie jest Prince of Persia. Tutaj nie ma za bardzo nawiązań do starszych gier. Mówię o tych, wiecie, bardzo, bardzo, bardzo starych grach. 2D, DOS, pikseloza totalna. Rotoscoping! Pierwszy rotoscoping, jaki w grach był. Dobra, nie wchodźmy w to, bo zrobię wam wykład i monolog na 30 minut. Była jedynka, dwójka, a potem były Prince of Persia takie ładniejsze. Była po drodze Prince of Persia 3D, o której nie będziemy mówili, nienawidziłem tej gry. I oczywiście Piaski Czasu, tam jada, te wieże, nie wieże, te cała ta trylogia, która była świetna. I ludzie po tej świetnej trylogii, jak zobaczyli, że będzie kolejny Prince of Persia, to oczekiwali kontynuacji. A nie dostali kontynuacji. Dostali całkowicie inny produkt, podobny troszkę klimatem, nie vibe'em, produkt o tym samym tytule, więc hejt był gigantyczny i hejt był straszny. Ja Prince of Persia 2008 traktuję jako całkowicie inną grę, niezwiązaną, coś innego i stąd też jestem w stanie z czystym sumieniem powiedzieć, że jest to mój ulubiony Prince of Persia. Zaraz za nim jest pierwszy Prince of Persia sprzed wieków, z epoki komputera łupanego, więc nie wchodźmy w to dalej. Więc rozumiecie moją niepewną pozycję. To jest moim zdaniem najlepszy Prince of Persia, z drugiej strony to nie jest Prince of Persia, to powinno mieć własny tytuł, to powinna być osobna gałąź na gameplayowym drzewku i powinno to też mieć kontynuację, bo gdyby to nazwać jakoś inaczej, nie wiem, Legends of Persia czy coś i pójść w tym kierunku, że gra taki spin-off troszkę od Prince of Persia, nie jest to to samo, to ludzie by to łknęli spokojnie, ale jako, że wciskano im to jako kolejnego Prince of Persia, to odzew był strasznie negatywny, więc plusy z mojej perspektywy wszystko. Audio, wideo tak, gameplay bardzo tak, fabuła okej, nie jest może jakoś mega kosząca, ale jest całkiem przyjemna, bohaterowie, relacje między nimi, jestem jak widzicie bardzo pozytywnie nastawiony. Z minusów powiedziałbym, że ta gierka się troszkę zestarzała i w niektórych momentach to widać i z drugiej strony to nie powinno się w ogóle nazywać Prince of Persia, gdyby nie było Prince of Persia, to ludzie by nie hejcili. Zresztą tak samo jak z Torchlightem, ten nowy Torchlight telefonowy jest bardzo dobrą grą, ale to nie jest Torchlight, więc ludzie się pultają. Jest wiele takich przykładów i wiele takich historii w światku growym niestety mamy. Duże firmy lubią trzepać hajs na recyklingu tytułów, niekoniecznie na recyklingu gameplayu. O, Prey się przypomniał. Prey się również przypomniał, który na początku zgarnął hejty za to, że jest Preyem, nie remake'iem, tylko inną grą o tytule Prey. No dobra, nieważne. Jeżeli chodzi o wymagania systemowe, to zapewne, jak się spodziewacie, nie ma jakiejś masakry. Windows XP, Windows Vista i wszystko powyżej ruszy. Procesor Dual Core 2,6 GHz Intel Pentium albo odpowiednik z AMD 64X2 3800+. Powinno ruszyć na wszystkim. 1 GB RAM-u, karta graficzna, która ma 256 MB VRAM-u, więc okej, dobra, która jest kompatybilna z DirectX-em 9, powinno wam ruszyć na każdym sprzęcie z ostatnich 10 lat. Gdzieś tak. DirectX oczywiście zainstalowany, 9.0, 9 giga wolnej przestrzeni na dysku, karta dźwiękowa kompatybilna z DirectX-em 9 i to jest w sumie tyle. Jest też wypis kart, które są kompatybilne z tą grą, ale od tego czasu została zaktualizowana i działa z większością, jeżeli nie ze wszystkimi modern kartami, które teraz na rynku są, więc powinno ruszyć każdemu. Macie chwilę bez mojego monologu? I've got this.
I cannot lose you again. Father, no, I beg of you. Father? Co ja wam mogę powiedzieć? Ja ten produkt uwielbiam, kocham, nie grałem w niego od paru ładnych lat, więc mój skill zardzewiał na tyle, że uczyłem się od początku sterowania i wszystkiego. Ale jak usłyszałem rozmowy bohaterów na samym początku, to było takie: o, jestem w domu, może bym kiedyś z tego serię zrobił? No lubię, bardzo lubię. Tyle. Miłego, do następnego, niech fajne gierki do ogrania będą z wami. Jeżeli chcecie złapać Prince of Persia, to raz, nie kosztuje już dużo, a dwa, często jest na promocjach, więc można po taniości złapać kiedyś. Miłego, do następnego i hej! I teraz powstrzymać się przed potrzebą zagrania w Prince of Persia od początku do końca... dzisiejszej nocy, nie? Dobra, w jedną noc nie przejdę, ta gra nie była aż taka prosta, żebym sobie z nią poradził, ale grało się fantastycznie.